Radio Plus. Sedno sprawy. A gościem Sedna Sprawy jest dzisiaj Stanisław Tyszka, szef klubu Konfederacji. Dzień dobry, panie przewodniczący, witam serdecznie. Dzień dobry, panie redaktorze. Protesty rolnicze. Da się je w ogóle ugasić? Rząd ma narzędzia, ma takie argumenty w ręce, którymi jest w stanie zapobiec rozlaniu się tych protestów, bo plany rolników są bardzo szerokie, chcą iść coraz dalej. Oczywiście, że rząd ma narzędzia, niestety ich nie wykorzystuje. Konfederacja podpowiada od dawna, jak to zrobić. Natomiast tytułem wstępu jeszcze ja bym powiedział, że te protesty rolników, one są w interesie wszystkich konsumentów, bo to jest kwestia naszego bezpieczeństwa żywnościowego. To jest kwestia, czy będziemy mieli polskie rolnictwo, czy będziemy importować żywność z krajów trzecich, takich jak Ukraina. I proszę zauważyć, że tak, protesty rolników, protesty transportowców, to jest pierwsza taka sytuacja od naszego wejścia do Unii Europejskiej, gdzie grupy zawodowe, bardzo istotne dla polskiej gospodarki, protestują przeciwko przepisom, regulacjom unijnym, absurdom unijnej polityki klimatycznej, która w bardzo bolesny sposób zaczyna dotykać polskiej gospodarki. I teraz tak, ja się obawiam, że my za parę lat możemy się spotkać w tym studiu i rozmawiać o protestach Polaków, którzy będą bali wywłaszczeń mieszkań, dlatego że na przykład ocieplili zbyt cienką warstwą styropianu. Tak? Doszliśmy do takiego momentu rozwoju tej sytuacji politycznej w Unii Europejskiej, że coraz więcej, coraz bardziej te absurdy dotykają interesów Polaków. Ale może, panie przewodniczący, właśnie to w Brukseli są narzędzia do rozwiązania oczywiście tych problemów, a nie w Warszawie, to nie polski rząd. Może w takim razie wystarczająco rzeczywistość te rolników zmienić, żeby przestali protestować. Panie redaktorze, my mamy obowiązujące rozporządzenie nakładające embargo na 4 towary, na ich import z Unii Europejskiej i ono jest niezgodne z prawem Unii Europejskiej. Z Ukrainy, przepraszam. Import z Ukrainy do Unii Europejskiej, przede wszystkim do Polski. I to nie wystarcza, przede wszystkim dlatego, że jest dużo więcej produktów, które powinny być objęte embargiem, a po drugie rząd PiS-u zapewniał nas, że te towary będą, zboża będą tylko w tranzycie, co jest fikcją kompletną. W tym momencie w ramach tych protestów są ujawniane cały czas sytuacje, w której to zboże trafia na rynek polski, a wcale nie jest transportowane dalej z różnych powodów. Ale to się nie daje jakąś niesamowitą, nie wiem, filozofią technologicznie nie do zrobienia, żeby coś, co ma przez Polskę tylko przejechać, faktycznie przez Polskę przejechało. No, panie redaktorze, już celnicy wypowiedzieli się w tej sprawie. Posłowie Konfederacji są cały czas w kontakcie również z celnikami, że oni nie mają w tym momencie instrumentów wystarczających do kontroli tego, co napływa do Polski, ale więcej, że nie ma takich poleceń z rządu Donalda Tuska, żeby kontrolować towary, które wjeżdżają do Polski. Konfederacja przedstawiła w tym tygodniu projekt rozporządzenia ministra rozwoju i technologii, który nakłada embargo na kolejne 18 towarów, między innymi na cukier, mleko i przetwory mleczne, jaja, mięso drobiowe, czy produkty pszczele, miód, prawda, też jest, import miodu jest coraz większym problemem. I teraz wytłumaczmy też słuchaczom, o co chodzi. To jest kwestia nieuczciwej konkurencji. To jest kwestia konkurencji między polskimi rolnikami, a międzynarodowymi korporacjami, które przejęły całkowicie rolnictwo na Ukrainie. Tak, no, że my to nie działamy na tych unijnych zasadach, dużo obwarowanych wieloma. Tak, ale żeby była jasność, to nie jest kwestia interesu ukraińskich rolników. Ukraińscy rolnicy nie mają żadnego problemu. Ale ukraińskiego państwa jako takiego już tak. Nie, to jest kwestia interesów wielkich korporacji międzynarodowych, które produkują żywność na Ukrainie. No jednak prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski zaapelował do polskich i unijnych władz o zorganizowanie spotkania na naszej granicy polsko-ukraińskiej. Powinien polski rząd tam pojechać, przedstawiciele rządu, kierownictwa? No oczywiście. No, posłowie Konfederacji cały czas są na granicy, wspierają rolników. Jesteśmy jedynym ugrupowaniem, to robi, ale my to mówiliśmy od roku, od ponad roku. Jeszcze przed kampanią parlamentarną. Sytuacja zaczęła się w maju 2022 roku, kiedy polski rząd, rząd Prawa i Sprawiedliwości, lobbował za tym w Brukseli, w Komisji Europejskiej, żeby całkowicie otworzyć, zliberalizować handel z Ukrainą. Bo we wcześniejszych latach to funkcjonowało w ten sposób, że były kwoty na import różnych produktów rolnych. Po wybuchu wojny
Oni uznali, że Komisja Europejska, że należy w ramach pomocy Ukrainie, czy w tym przypadku, tak jak tłumaczę, pomocy wielkim korporacjom międzynarodowym, otworzyć całkowicie granice. To też chodziło o Północną Afrykę, Bliski Wschód, o to, żeby... Teoretycznie to miało iść, tam produkty rolne to miało iść z Ukrainy, tak? To prawda, natomiast one nie trafiają, one zalewają nasz rynek i w tym momencie wykańczają polskie rolnictwo. A o tę propozycję jeszcze Zełenskiego chciałem zapytać. Ona jest już zaraz do tego wrócę, tylko że bardzo ważne jest przytaczanie tej historii, dlatego że w momencie, jak się odbyło głosowanie w maju 2022 roku w Parlamencie Europejskim, to wszystkie ugrupowania polskie tam reprezentowane, czyli PiS, Platforma, Lewica, Hołownia, PSL, głosowali za tym, żeby całkowicie otworzyć granice, tak? Później się zmiarkowali, a było już za późno. I w tym momencie Unia Europejska przedłużyła ten całkowicie wolny handel do 2025 roku. I Donald Tusk, który był szefem Rady Europejskiej, który zapewniał Polaków, że ma świetne wpływy w Unii Europejskiej, nie był w stanie nic zrobić, tak? W ogóle w tej sprawie nie brakuje panu premiera Donalda Tuska, bo jeżeli chodzi o protest rolników, o sytuację polskiej wsi, właśnie też relacje z Brukselą w tym kontekście, no zdaje się, że jest dość mało obecny premier. Premier Tusk jest politykiem bardzo doświadczonym, wie kiedy się schować. On się całkowicie schował, uciekł, zreiterował, tak? On jest, wystawił jako zderzaka ministra Siekierskiego, tak? No, ministra rolnictwa, no to chyba... No ministra rolnictwa, który... No, to normalne, że zajmuje się sprawą. Który ponosi porażkę za porażką w Brukseli. Tam była kwestia no, tych wszystkich absurdalnych wymogów polityki klimatycznej Unii Europejskiej. Rolnicy nie tylko w Polsce, ale w całej Europie zbuntowali się przeciwko zakazowi pestycydów, przeciwko nakazowi ugorowania, czyli wyłączania produkcji rolnej. W tym momencie, po tych protestach ogólnoeuropejskich zostało to ugorowanie zawieszone na rok. Tak? No to jest zawieszenie, czyli za rok jakby problem wróci. Więc rolnicy polscy protestujący w imieniu polskich konsumentów mają 100% racji, domagając się w tym momencie od rządów działań. Konfederacja pokazuje, co należy zrobić. Należy zamknąć granice i w ten sposób wymusić działania na Unii Europejskiej. Zacznijmy w końcu działać w sposób zdecydowany na gruncie polskiej racji stanu i polskiej suwerenności żywnościowej. Panie Marszałku, to teraz o ministra sprawiedliwości Adama Bodnara zapytam, bo dzisiaj jego losy w Sejmie będą się rozstrzygały. Czy Konfederacja poprze wniosek Prawa i Sprawiedliwości o wyrażenie wotum nieufności? Bez względu na to, czy byłby to wniosek, uważamy, że minister Bodnar źle sprawuje swoją funkcję. No on już... Dlaczego? Nabył przydomek szukamy podstawy prawnej. Tak? To jest człowiek, którego ja bardzo dobrze pamiętam jako często dobrze sprawującego swoją funkcję Rzecznika Praw Obywatelskich. Wcześniej był też znany z Helsińskiej Fundacji Praw Człowieka. Oczywiście, on miał zawsze to skrzywienie ideologiczne, ale to można się różnić tutaj. Natomiast był legalistą, a w tym momencie stał się anarchistą nagle. To jest kolejny zderzak Donalda Tuska. To jest człowiek, któremu ewidentnie bardzo zależało na tej funkcji i obiecał Donaldowi Tuskowi, tak się domyślam, że po prostu będzie lekceważył prawo i procedury. Tak? No, to, co się stało z prokuratorem krajowym, to każdy prawnik panu powie, że to odbyło się całkowicie bez żadnej podstawy prawnej. No nie każdy, profesor Adam Bodnar tego nie powie, więc już mamy jednego, który powie inaczej. No to tylko on chyba, to tylko on niestety. No jeszcze nowy prokurator, sporo, wielu by się znalazło i są też opinie prawne jednak, które przedstawiał profesor Adam Bodnar. Ja nie znam poważnych prawników, którzy wersje potwierdzają. Którzy by tak powiedzieli. To jest jakby triumf woli wyborców nad prawem. No więc pytanie, czy mamy być państwem praworządnym, czy minister sprawiedliwości powinien przestrzegać artykułu 7 Konstytucji, który mówi, że władza działa na podstawie w granicach prawa, czy no może w tym momencie wolę polityczną traktować jako ważniejszą od prawa. A za rządów Prawa i Sprawiedliwości w Polsce była praworządność, czy też jej nie było? Jak z pana perspektywy to wyglądało? No, ja myślę, że Prawo i Sprawiedliwość niestety... Są siebie warci jedni i drudzy, czy jakoś można wartościować, jak Konfederacja na to patrzy? Oni to są bardzo do siebie podobni, to znaczy no traktują prawo jako instrument polityki, a nie jako coś, co powinno dawać obywatelom pewność tego prawa. Tak? My, panie redaktorze, wzywamy, jak pan zapewne wie, do resetu konstytucyjnego, czyli do tego, żeby znaleźć jakiś kompromis ponad podziałami politycznymi, uporządkować podstawowe instytucje sądownicze w Polsce, Trybunał Konstytucyjny, Krajową Radę Sądownictwa, Sąd Najwyższy. A wiara w to, że uda się przeforsować te rozwiązania, których to głównym orędownikiem jest twarzą Krzysztof Bosak, wiara w to nie jest naiwnością, bo
bo zdaje się, że no, jakieś sygnały się pojawiły, wszyscy by chcieli może trochę porozmawiać, ale w niczyim interesie te zmiany nie są. No, Prawo i Sprawiedliwość tak naprawdę ich nie chce, bo ciągle ma swoje przyczółki, chociażby we wspomnianych instytucjach swoich ludzi, a Platforma po co miałaby się godzić na jakiś kompromis, jak to ona ma dzisiaj większość. To... Dopóki PiS i Platforma myślą o wymiarze sprawiedliwości w ten sposób, że my chcemy mieć swoich sędziów, a nie sędziów orzekających w imieniu Rzeczpospolitej, no to pole do tego kompromisu jest ograniczone. Natomiast ja jestem przekonany, że prędzej czy później musi dojść w Polsce do resetu konstytucyjnego. Nie wiemy, że to nastąpi, prawda, w ciągu paru miesięcy czy paru lat, natomiast innego wyjścia z tej sytuacji nie ma. Ale reset to po prostu zmiana konstytucji, tak? Pod hasłem reset konstytucji kryje się jakakolwiek zmiana, jeżeli chodzi o... Szereg rozwiązań dyskutowanych publicznie, na przykład z uporządkowaniem Trybunału Konstytucyjnego, ponownym wyborem Trybunału Konstytucyjnego przez większość kwalifikowaną Sejmu, tak żeby to nie byli sędziowie wskazani przez PiS czy Platformę, tylko sędziowie, którzy byli rzeczywiście uznanymi autorytetami prawniczymi. Ja taki projekt przedstawiałem już w 2016 roku, na początku tego kryzysu wokół Trybunału Konstytucyjnego, właśnie żeby wybrać większością 2/3, tak jak to się robi w Niemczech, prawda, i w wielu innych państwach zachodnich. No, póki co mamy rozmowę o resecie. Resetu jeszcze nie ma, ale faktycznie może dojrzeje do takiej zmiany. Jeżeli polska klasa polityczna do tego dojrzeje, na razie tylko Konfederacja za tym oranduje. No, prezydent też rozmawia z Krzysztofem Bosakiem na ten temat. Panie marszałku, ja też byłem u prezydenta, prezydent jest rzeczywiście otwarty na pierwszą część tej rozmowy. Dogrywka Sedna Sprawy ciągle przed nami. Słuchaczom Radia Plus życzymy dobrego dnia. Radio Plus. Sedno sprawy. Stanisław Tyszka, przewodniczący Klubu Konfederacji, cały czas jest z nami. Panie marszałku, oświadczenie Ministerstwa Spraw Zagranicznych zostało wydane w sprawie protestów rolniczych i tam są słowa o próbie przejęcia rolniczego protestu przez organizacje skrajne, być może będące pod wpływem rosyjskiej agentury. Chodzi o hasła takie wprost antyukraińskie czy prorosyjskie, które się pojawiały. No, był taki traktor opatrzony, nie wiem, tablicą, banerem wzywającym Putina do zrobienia porządku. No, jakieś filmiki krążą też z takimi prorosyjskimi hasłami. Nie ma pan takiego wrażenia, że gdzieś tam inni szatani zaczynają być czynni w tej sprawie? Proszę zwrócić uwagę, że to są ludzie zdesperowani. To są ludzie, którzy walczą o życie swoich rodzin, w sensie o to, czy będą mieli pracę, czy nie, czy będą mogli utrzymywać swoje rodziny, a przy okazji walczą o interes polskich konsumentów. I teraz tak, no oczywiście, no tam może się trafić jakiś głupi transparent, natomiast jeszcze głupsze jest to oświadczenie, które pan przytoczył, dlatego że w tym momencie sprowadzanie tych protestów opartych o rzeczywisty interes i poszczególnych grup zawodowych, grup konsumenckich, interes Polski do wybryków jakichś, no jest absurdem i jest działaniem no bardzo, bardzo niemądrym. No. Ale z drugiej strony, pani marszałek, ja rozumiem, że rosyjskie służby są w Polsce mniej lub bardziej aktywne, a jakoś tam aktywne są, to jest akurat sytuacja, no to po to są służby. Do działania. Jak najbardziej, no, nie wykluczałbym, że gdzieś tam się angażują i jacyś prowokatorzy tam się mogą znaleźć inspirowani przez rosyjskie służby. No to by było zupełnie naturalne. Nie neguję tego, ale Ministerstwo Spraw Zagranicznych, w ogóle rząd Donalda Tuska ma w tym momencie psi obowiązek walczyć o interesy polskiego rolnictwa, interesy jak Polaków. Każdy polski rząd, no tak. Ale nie robi tego. Dlaczego tego nie robi, no? To pytanie zostawiam otwartym. To znaczy, no, to nie ja jestem, tylko pan marszałek tak, takich ostrych słów użył. No, no jakoś chyba rozmawia z Brukselą chociażby, czy próbuje... No tak, ale czas leci, tak? Rząd czas leci. Naprzeciw części oczekiwań przynajmniej wyśrodni. Całkowita liberalizacja jest przedłużona do 2025 roku. No, Bruksela sugeruje w tym momencie tak zwane rozwiązanie polityczne, czyli sugeruje, żeby protestujących przekupić, tak? Żeby dać im jakieś odszkodowania i tak dalej. No to nie pomoże. To jest plasterek, to jest... Trzeba wyciągnąć z kieszeni polskich podatników. Chodzi o pieniądze rolnikom. Nie. Przede wszystkim, no, nie. Panie marszałku, no to jest, no więc to jest ten błąd gigantyczny polskiej polityki popisowskiej, tak? Że można ludzi kupować w tym momencie, nie wiem, bonem turystycznym, prawda, 800+ i tak dalej. Tak. Ludzie, panie redaktorze, chcą pracy, chcą uczciwie no, pracować. Rozumiem, tak, no, chcą pracy, ale chcą własnych rąk utrzymywać swoje rodziny. Tej pracy jakichś wymiernych materialnych. Jedynym ugrupowaniem... O pieniądze, czy przede wszystkim o pieniądze. Jedynym ugrupowaniem reprezentujących ludzi pracy w Polsce, w Sejmie, jest Konfederacja. Mówimy, dajcie ludziom uczciwie
uczciwie zarabiać na życie. Przestańcie ich próbować przekupywać ich własnymi pieniędzmi, tak? Ja przypominam, że już 10 Jeżeli miliardów... Jeżeli chodzi o rolników i Unię Europejską, to cały ten system funkcjonowania, polityka wobec rolnictwa Unii Europejskiej, no to, panie marszałku, w dużej mierze opiera się na finansowaniu, na płaceniu tylko za to, że rolnik posiada takie czy inne pole i za to, co na tym polu się dzieje. No, ten system działa. Ten Zielony Ład w zakresie polityki rolnej jest oparty na religii klimatycznej. Znaczy oni na przykład uważają... No przed Zielonym Ładem są dopłaty dalej. No tak rolnictwo nie uważają, że hodowla jest zła, dlatego że generuje, prawda, CO2. Tak? No. Uważa, że produkcja rolna jest zła i po to ugorowanie, wyłączanie rolnictwa. Tak? No to jest działanie w tym momencie w interesie tych wielkich korporacji międzynarodowych, które będą sprowadzały żywność z zagranicy, z państw trzecich. No, ale produkowały tam wrażenie, że i sprowadzały. Jakby się, jeżeli chodzi o unijną politykę rolną, obudził teraz, jak wchodziliśmy do Unii Europejskiej, to już w wielu obszarach polscy rolnicy mieli ograniczenia, jeżeli chodzi o produkcję rolną. No dobrze, ale... Po to też, żeby tej żywności na unijnym rynku nie było za dużo. No to była ochrona interesów rolników starej Unii, więc to nie są jakieś zupełnie nowe też procesy ale polityki rolnej Unii Europejskiej. Ale przyzna pan, że w ciągu ostatnich 20 lat to się zasadniczo zmieniło. W tym momencie mam nieodparte wrażenie, że polityka Unii Europejskiej zmierza do tego, żeby Unia Europejska importowała żywność z Ukrainy, z Rosji, z Ameryki Południowej, tak? I żeby się pozbyła własnego rolnictwa. A bardzo istotnym elementem rolnictwa europejskiego jest rolnictwo polskie, tak? My w tym momencie walczymy o nasze bezpieczeństwo żywnościowe. Walczymy tu i teraz i w tym momencie pod pretekstem wojny na Ukrainie rolnictwo polskie jest likwidowane w Polsce rękami Kaczyńskiego i Tuska. I przeciwko temu Konfederacja protestuje, tak? Co więcej, Tusk też na początku protestował, jak była jeszcze kampania wyborcza, a teraz zniknął. Teraz go nie ma, prawda? Teraz starego ministra Siekierskiego, którego pewnie prędzej czy później zdymisjonuje, wysyła na barykady. Panie marszałku, to jeszcze zapytam o... Wspomniał pan teraz o Prawie i Sprawiedliwości też, ale zapytam jednak o wasze relacje, bo pamiętam, jak po 2015 roku opozycja, no wtedy Platforma, Nowoczesna i PSL, Lewica była poza parlamentem w 2015 roku, no ale była coraz bliżej w tym proteście przeciwko rządom Prawa i Sprawiedliwości na kolejnych manifestacjach. Zaczęli się razem pojawiać na scenach, hasło Zjednoczona Opozycja, no teraz się w końcu zmaterializowało. Czy ta sytuacja, jaką mamy teraz, czy przebywanie w opozycji razem z Prawem i Sprawiedliwością nie popchnie Konfederacji w ręce, w objęcia, może tak będzie lepiej, Prawa i Sprawiedliwości? Czy wy nie jesteście skazani gdzieś na współpracę w takiej bardziej dalekosiężnej perspektywie? Panie redaktorze, my jesteśmy nadal jedyną opozycją merytoryczną. Byliśmy taką opozycją w poprzedniej kadencji, będziemy taką opozycją i jesteśmy teraz. Prawo i Sprawiedliwość jest partią z bardzo dużym kryzysem przywództwa, z prezesem coraz bardziej oderwanym od rzeczywistości, partią w rozsypce. Mam nadzieję, że... jakieś kryzysiki by się znalazły. Mam nadzieję, że my będziemy przejmować w tym momencie stopniowo elektorat Prawa i Sprawiedliwości. Natomiast przede wszystkim skupiamy się na recenzowaniu rządu Donalda Tuska. No, proszę zauważyć tak, minęły 2 miesiące, jakie są osiągnięcia rządu Donalda Tuska. W Ministerstwie Cyfryzacji zatrudniona na jeden dzień córka europoseł od pana Hołowni z wynagrodzeniem 250 tysięcy za ten jeden dzień pracy. W Ministerstwie Infrastruktury brat ministra zatrudniony jako rektor szkoły pożarniczej. Tak? W Ministerstwie Kultury, to wiadomość z wczoraj, w programie Infrastruktura Kultury najwyższa dotacja 1,3 miliona dla dyrektora Teatru Bagatela. Kim jest dyrektor Teatru Bagatela? Wiceministrem tego rządu. Nazywa się pan Andrzej Wyrobiec. W Ministerstwie Rolnictwa przedłużenie wolnego handlu niszczącego polskie rolnictwo do 2025 roku. Ugorowanie odłożone tylko na rok. W Ministerstwie Edukacji wielkie osiągnięcie, zakaz prac domowych, chociaż nauczyciele nie mają obowiązku zadawania tych prac domowych i te absurdy wszystkie w kanonie lektur, walka z
Mickiewiczem czy z Sienkiewiczem. Pewnie w ministerstwie z tym wszystkim byście się zgodzili. W ministerstwie środowiska nie będziecie. Najnowsza wiadomość, za jakiś czas zupełnie nie razem. Będzie dotrzymania obietnicy, jeżeli chodzi o przywrócenie finansowania fotowoltaiki. Donald Tusk, minister Henning-Kloska to obiecywali, nie będzie tego. W Ministerstwie Sprawiedliwości Adam Bodnar, który szuka cały czas podstawy prawnej dla działań nielegalnych. W Ministerstwie Finansów rozdawnictwo zamiast realizacji obietnic takich jak wyższa kwota wolna 60 tysięcy złotych, projekt Konfederacji leży w Sejmie nierozpatrzony, czy dobrowolny ZUS dla przedsiębiorców, który PSL obiecywał i się teraz z tego wycofał. No, to jest dorobek rządu. Puenta już teraz? Tak. Puenta teraz? A to jest ta puenta, że to jest dorobek rządu. Puenta jest ale taka, pytałem o wasze relacje z PiS-em, czy żeby ludzie nie dali zarobili. Się nabierać na tą wojnę między Kaczyńskim i Tuskiem. To są panowie, którzy powinni pójść na emeryturę i mam nadzieję, że ludzie dadzą temu wyraz w wyborach samorządowych, gdzie Konfederacja startuje z bezpartyjnymi samorządowcami. Jeżeli ludzie mają dosyć już tej ciągłej przepychanki między PiS-em i Platformą, to postawią na koalicję Konfederacji Bezpartyjnych Samorządów. A mówił to Stanisław Tyszka, przewodniczący Klubu Parlamentarnego Konfederacji. Bardzo dziękuję za tę rozmowę. Dziękuję. Państwu dziękujemy za uwagę. Życzymy dobrego dnia. Radio Plus. Sedno sprawy.